Ja jestem bardzo ciekawa przykładu takiego szkolenia, które dla tych ludzi, o których Pan mówi, może być taki atrakcyjny. Gdyby Pan zechciał jakiś przykład jeden lub dwa podać. Pan to mnie trochę wstawia w dwuznacznej sytuacji, bo to są szkolenia z mojej oferty. Ale no, to co... Zobaczymy to. Proszę, proszę, nie wiem. To są szkolenia właśnie, zresztą ja o tym wspomniałem trochę o naszej ofercie, że to są szkolenia z obszaru właśnie różnych sposobów radzenia sobie z presją, przeciążeniem, stresem, taką kontrolą emocji i umysłu w sytuacjach dużej presji czy stresu, sposoby mitygowania stresu, wychodzenia z różnych kryzysów życiowych, sposoby asymilowania zmiany, tak, i dobrego funkcjonowania w szybkiej, zmieniającej się rzeczywistości. Inteligencja emocjonalna, tak, czyli ten cały obszar spraw związany z samoświadomością, z kontrolą emocji, z poruszaniem się w relacjach z ludźmi, optymalne, bardzo ważny obszar spraw, zarządzanie zespołami ludzkimi od strony psychologicznej, mindfulness, tak? czyli ten cały obszar technik i kompetencji, które związane są z takim zdolnością do urealniania się, można powiedzieć, ogólnie w różnych sytuacjach, tak? Czyli wygaszania naszej nawykowej interpretacji świata, jak to się mówi. Tak? Szczególnie jeśli ta nawykowa interpretacja świata jest uciążliwa dla nas samych i dla otoczenia. A takich sytuacji jest coraz więcej. Najgorzej, jak dotyczy polityków, to po prostu ogromne masy mogą cierpieć. No i na końcu coś jeszcze chciałem powiedzieć? I zarządzanie wartościami, to jest bardzo ważna sprawa. Wartości, przekonania, techniki weryfikowania swoich przekonań, szczególnie kiedy te przekonania są właśnie toksyczne, nieadekwatne i powodują dużo napięć i cierpienia. Uspójnianie swojego systemu wartości i z tym, co się robi w życiu. Czyli bardzo szeroko. Gdzieś jeszcze? Ja jeszcze chciałem zapytać, to zjawisko, które Pan opisał, troszeczkę mi się kojarzy z latami 60., 68 rokiem. Podobnie tam w sprawie to było oparte na buncie młodzieży, ale też był jakiś taki sprzeciw przeciwko właśnie bogaceniu się i tam to było we Francji, w Stanach, trochę może u nas też. I to pokolenie przeminęło, swoje wartości niejako z wiekiem przewartościowało. Czy jak Pan tutaj to potrafił porównać? Nie potrafię przewidzieć, co się stanie z tym pokoleniem, ale wydaje mi się, że istnieją istotne różnice między tamtym pokoleniem a tym pokoleniem. Tamto pokolenie wzrastało w innym czasie, w innej sytuacji, miało inne doświadczenie życiowe zupełnie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to osobne spotkanie trzeba by temu poświęcić, bardzo interesujące skądinąd, ale mam takie przeczucie, że to pokolenie jest bardziej ugruntowane w swojej postawie życiowej. Nie ma buntu, tak? Ono nie jest oparte na buncie, ono jest oparte na świadomym wyborze. To nie jest przeciw, tak? To jest po prostu... Tak, więc przypuszczam, że tak może być. Ja jeszcze chciałam spytać o jedną rzecz, która uważam, że jest ogromnym wyzwaniem tak naprawdę dla nas. Pan wspomniał o pokoleniu milenialsów, tak? Ale to są ludzie, którzy się urodzili w latach 80., także to są właściwie 40-latkowie.
bo oni gdzieś... No, 30. No, ok, ale skończyli 30, tak? No. To już jest 40 lat, tak? Idzie do tego. Pani osobę. Ja myślę, że tej rodzinie obrażę, że w każdym wieku ludzie powinni znaleźć na sobie miejsce i urodę i chęć z tego. Ale w każdym razie ja bym chciała porozmawiać na temat jeszcze młodszych ludzi, a mianowicie tak zwanej generacji multizadaniowej i, czyli ci ludzie, którzy urodzili się wtedy, kiedy już był rozpowszechniony internet. To są tak zwane po angielsku pokolenie C, czyli connected, połączeni z siecią. A inaczej nazywani i, czyli iPhone, iPad, iTunes, iPods i tak dalej. Albo pokolenie klikaczy. Aha, no to takiego jeszcze nie znam. W każdym razie jakiś czas temu, prawie 4 lata temu, byłam w Hongkongu i widziałam, jak to wygląda wśród ludzi bardzo, bardzo młodych, Chińczyków. I co mnie po prostu totalnie zdziwiło, to to, że w metrze, w którym jechałam i zauważyłam młodych ludzi, którzy mieli ze sobą małe dzieci w wózku, wszystkie, każde z tych dzieci miało smartfona. To były dzieci, które nie potrafiły chodzić. I powiem szczerze, że poruszałam się po tym Hongkongu, znając angielski, nie znając oczywiście tych krzaczków. No i za każdym razem, jak podchodziłam do młodego człowieka i o coś pytałam, o coś naprawdę prostego, typu gdzie jest kwiaciarnia, gdzie jest restauracja, pierwszy ruch to było to, że wyjmowali iPhona i szukali na iPhone'ie. Ja pytałam o metro, bilet i tak dalej, praktycznie każdy się tak zachował, ja po prostu byłam w szoku. A teraz w Polsce powoli dzieje się to samo. Więc myślę, że tu jest ogromne wyzwanie właśnie dla tych ludzi połączonych z siecią, bo powiem szczerze, że jak ich obserwuję, to ja ich nie rozumiem. A różnica między mną... Rozumiem czy nie rozumiem? Nie rozumiem. A różnica między mną a nimi jest gdzieś 20 lat, tak? Także tak jest moje spojrzenie. Ja myślę, że to jest w ogóle osobny wielki temat. Tak? To odsyłam Państwa do takiej książki, która się nazywa Niemielizny? Płcizny. Po angielsku ta książka, amerykańscy autorzy, to jest bardzo obszerne sprawozdanie z komentarzami z różnych badań dotyczących właśnie tego pokolenia i wpływu technologii cyfrowych na mózg tych młodych ludzi, na ich, jak powiem, paletę kompetencyjną też. Shallows, tak, w angielsku, po polsku płcizny. Tam się bardzo dużo można na ten temat dowiedzieć, ale to się nie wiąże z tematem naszego spotkania, bo oni jeszcze nie aspirują do rynku pracy. Tak? No, za chwilę może. Z nimi być może będzie mniej kłopotu w tym sensie, że oni już podobno są bardziej zadaniowi, tak słyszałem. Ale z kolei, tak, żeby tego zasygnalizować, to oni mają bardzo niski poziom kompetencji społecznych. Ale 20-latkowie pracę? Ale nie, teraz się pracy nie zaczyna od 20 roku życia, to chyba nie kwalifikowaną pracę tylko. To nie ci ludzie. Jeszcze 10 lat trzeba poczekać. Mam pytanie. Pytanie jest o... Mogę panu zadać pytanie? Tak. Mam pytanie o inny trend, mianowicie nie tak dawno byłem na konferencji, która była poświęcona zastosowaniu sztucznej inteligencji w procesach pracy. Tak. Mianowicie chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, wykorzystanie tej sztucznej inteligencji w procesach pracy. Już dzisiaj wiadomo, że czasami, kiedy dzwonimy do banku czy do jakiejś instytucji, to wydaje nam się, że rozmawiamy z człowiekiem, a tak naprawdę rozmawiamy z maszyną, z komputerem. Są też już podobno zakończone sukcesem eksperymenty polegające na tym, że samochody ciężarowe jeżdżą już same po drodze, bez udziału kierowcy itd. itd. Konkluzja była taka, że prawdopodobnie państwo będzie pobierało podatki od firm, które nie zatrudniają ludzi, ale zatrudniają roboty, maszyny i państwo będzie płaciło pieniądze osobom, które muszą siedzieć w domu.
W przerwie tej konferencji widziałem strach w oczach uczestników, bo znowu się pojawiła obawa o pracę, o to, że znowu wzrośnie bezrobocie i co my ze sobą zrobimy. Także chciałbym Pana poprosić o to, żeby Pan skonfrontował tę wizję, którą nam Pan przedstawił na perspektywie do roku 2050 z tą wizją, która się pojawia właśnie z tym fenomenem sztucznej inteligencji i robotyzacji. To ja już trochę o tym powiedziałem, że robotyzacja może dotyczyć tylko prac stosunkowo prostych. Tak? Oczywiście to może być też ktoś, kto udaje osobę pracującą w call center, tak? Czyli odpowiadającą na różne proste pytania interesantów, ale niewiele więcej roboty mogą zrobić. No. Sztuczna inteligencja, jeśli się w ogóle pojawi, ja nie jestem tu takim wielkim optymistą w tej sprawie, no może być też nie będzie zapewne wykorzystywana do porad prawnych, ani do robienia psychoterapii ludziom, tak? Czy porad lekarskich, chociaż takie próby są dokonywane gdzieś tam na jakimś wstępnym etapie diagnoz, pewnie tak. No ale gdzieś w tyle muszą być ludzie, którzy to jakoś zweryfikują ostatecznie. Chociaż można mieć też pesymistyczną perspektywę taką, że to sztuczna inteligencja właściwie obejmie rządy nad ludzkością, tak? Że to my się staniemy już ostatecznie takim jak gdyby przystawką do maszyny. No nie wiem, trudno przewidzieć tą przyszłość, ale z punktu widzenia takiego samopoczucia ludzi w ogóle, no to ktoś jeszcze pomijał, kto to tak ładnie krótko nazwał, że jeden z chyba współczesnych filozofów, że stoimy na krawędzi ogromnej rewolucji jakiejś, i jej skutki mogą być nieprzewidywalne. Ponieważ ludzie będą coraz mniej potrzebni do pracy, tak? Czyli właśnie po co nam są ludzie? Do tej pory ludzie byli potrzebni do pracy i do obrony, tak? Do prowadzenia wojen, tak? I pilnowania granic różnych. Natomiast zanosi się na to, że już niedługo nie będą potrzebni ani do jednego, ani do drugiego, bo wojny będą prowadzić roboty i drony, a pracować będą roboty. No i właściwie wtedy stanie przed ludzkością ogromne pytanie, po co żyć? Jaki sens ma mieć to życie? I to jest bardzo interesujące pytanie, które tak trzeba warto sobie zadawać, nawet jeśli mamy pracę i mamy okazję do bronienia ojczyzny. Ponieważ, proszę Państwa, czas naszego prelegenta jest ograniczony, jak rozumiem, Pan musiał już tutaj wyjść, a chcielibyśmy jeszcze posłyszeć coś na temat srebrnego tsunami, a Pan jeszcze prosił o głos i tutaj jeden jest dwa ostatnie głosy. Ja chciałem zapytać, czy my czasami troszeczkę nie przesadzamy, absolutyzując jakiś jeden kierunek rozwoju, jeden trend, tak? Bo ja nie jestem pracodawcą, tylko socjologiem zdrowia, badaczem, więc może mam skrzywione spojrzenie, ale badania, jak, nie wiem, młodzież korzysta z technologii cyfrowych, wyraźnie pokazują, że no owszem, oni korzystają, ale w bardzo schematyczny, prosty sposób. Posługują się często, przepraszam za kolokwializm, jak małpa lusterki. No, to nie jest tak, że do końca, że nagle to młode pokolenie jest genialne cyfrowo, a my jesteśmy za nimi bardzo daleko. I druga sprawa, czy rzeczywiście jest tak, że ci wszyscy milenialsi, którzy no, są postrachem obecnie dla HR-owców, czy to całe pokolenie to jest właśnie reprezentuje tych opisywanych w literaturze, może nawet często bardziej publicystycznej niż naukowej. Czy rzeczywiście jest tak, że oni wszyscy
potrzebują, nie wiem, kolorowych, otwartych przestrzeni, gdzie nie ma biurek, gdzie mogą korzystać z tej kuchni i tak dalej. Czy czasami nie jest tak, że jest to owszem jakaś grupa, no tu możemy się pokusić o jakąś bliższą charakterystykę, ale jednak pewna dosyć wąska grupa. Dalej, czy nie jest czasami tak, że firmy, które bardzo przejmą się tego typu ogólną ideą i próbują dostosować środowisko pracy do właśnie tak zarysowanych oczekiwań milenialsów, no popełniają jakiś kardynalny błąd, tak jak kiedyś, no teraz jeżdżą do Doliny Krzemowej i patrzą, jak są urządzone środowiska pracy, tak w latach 70., 80. też jeździli do Stanów i przywozili do Polski open space'y. Ja nie wiem, czy możemy powiedzieć, że open space'y były tak genialnym rozwiązaniem dla wszystkich i wszyscy się w tym wspaniale czuli i tak dalej, i tak dalej. Czy czasami też nie jest tak, że no, prowadzimy tutaj w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi szereg badań właśnie, jakie działania firmy podejmują na rzecz zdrowia swoich pracowników. Takie ponad obligatoryjne działanie. Okazuje się, że w zasadzie zdecydowana większość firm w ogóle nie interesuje się potrzebami pracowników w tym zakresie, a więc coś, co oferuje, nie pokrywa się właściwie, nie ma żadnego oparcia w tym, czego ci pracownicy tak naprawdę oczekują, bo zdecydowana większość firm, i to mówię odpowiedzialnie, bo wiele badań, wiele pomiarów to pokazuje, nie zna tych potrzeb. Korzysta raczej właśnie z jakichś zasłyszanych, bardzo często publicystycznych tez. Oczywiście proszę nie zrozumieć, że mówię, że pan wygłasza publicystyczną tezę, tak? Ale w publicystyce bardzo dużo jest właśnie informacji na ten temat, a troszkę mniej, gdy idzie o pokrycie tego w badaniach naukowych z naszego roku. Dziękuję bardzo. To krótko odpowiem. Badania nad milenialsami oczekiwaniami i potrzebami są bardzo rzetelne, trwają od paru lat, jest ogromna ilość danych na ten temat. Naprawdę i to wynikało z realnej potrzeby, żeby jakoś przygotować się na akomodowanie tych potrzeb na rynku pracy. Oczywiście można podtrzymać wszystkie pana pytania, no bo rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana niż to, co możemy wygłosić na półtorej godzinnym wykładzie. Ja bardzo też jestem, jest mi bliska holistyczna wizja świata, która uwzględnia maksymalną ilość możliwych czynników wpływu, ale no, musimy się też uciekać do w makroskali, do pewnych uproszczeń, do pewnych głównych trendów, prawda, do tej krzywej Gaussa słynnej, że bierzemy to, co w środku, a oczywiście wiemy o tym, że jeszcze są po obu stronach grupy ludzi, którzy w ogóle nie pasują do tego, co jest w środku. No ale no to proszę mi wybaczyć, ale właśnie mówię w kategoriach krzywej Gaussa. Wojtku, dla mnie chciałem, bo to fajnie, że teraz będziesz miał następnej części, bo zamknąć pewną prawdę, bo nie wiem, czy jesteś tutaj pierwszy raz, nie wiem, czy Państwo też wiedzą, jesteśmy na seminarium z TQM-u. I tu niedawno były osoby, które opowiadały o firmach turkusowych albo różnych, ja rozmawiałem o współpracy opartej na empatii, w którym jest nienacka banku wprowadzają, tak? Szukają ludzie i może to nie jest ten środek, tylko to jest trend. I mnie się ogromnie podoba, że ty zupełnie z czego innego mówisz bardzo podobne rzeczy z punktu widzenia człowieka. I chciałem się powiedzieć tak, może oprócz tego koszmaru, który się wokół dzieje, może nastąpi też cudowny czas, w którym na przykład ludzie chcą się rozwijać, a nie tyrać. Po prostu chcą się rozwijać. I więcej jest to, tak powiem, stara lata po marksistowsku, to jest potrzebne w pracy. Baza i nadbudowa. I ta baza robi. No, ta baza mówi, nam są potrzebni, nie są potrzebne już roboty, bo te kolorowe rzeczy i tak dalej, to nie jest dlatego, że to ma być tak humanistycznie. To się spotyka. Tylko to, co Jacek tutaj głosi cały czas, no to po prostu ludzie w tej chwili w nowoczesnym biznesie muszą
rozmawiać, kreować, kombinować. I to jest potrzebne, można powiedzieć, ta kreatywność i ten rozwój jest potrzebny zarówno tym ludziom, jak i biznesowi. To jest fascynujące i wspaniałe. I druga uwaga dotyczy czegoś takiego. Ja bardzo podobnie przeżywam młode pokolenie, takie przeżycie, tylko badacze ze WPS-u w pewnym momencie zrobili takie badanie etnograficzne, czyli poszli szukać, poszli spędzić tydzień z tymi właśnie młodymi ludźmi do 18 roku życia, którzy się urodzili z internetem. Dali kompletnie odmienne od tego wyobrażenia. Powiedzieli tak, internet służy wzmacnianiu relacji, bo ci ludzie po prostu wychodzą na spacer, wyszli, nikogoś nie ma, to wysyłają fotkę i już ta osoba trochę jest. Potem wracają do domu, wrzucają, no myśmy wracali do domu, no to przestaliśmy się kontaktować, byśmy siadali nad tymi lekcjami na przykład. A oni wracają gadu-gadu, są cały czas w kontakcie. Więcej poprzez internet budują rozwój zainteresowań. Znaczy, to jest bardzo złożona rzecz i spuentowo to coś takiego, że ja uważam, że to, co ty robisz, to, co my robimy, to, co wiele osób robi, to jest tworzenie sytuacji, znaczy, bym powiedział tak, jedyną szansą na znalezienie się w tym nowym świecie jest zajęcie się swoim rozwojem. Bo jak człowiek się będzie umiał uczyć, to się przystosuje do każdej sytuacji. Może nie do każdej, może to też zmiecie jakaś sytuacja, nie będzie aż tak. Ale ta umiejętność stałego rozwoju, myślenia od nowa, uciekania, jak to ładnie nazywają, od schematów, tak? Od tych, ja to nazywam odchodzenie od stereotypów, schematów, ale tak toksycznych wyobrażeń o świecie. Słucham? Przekonań. Tak, przekonań, które mamy i nas wiążą, bo my patrzymy na coś, co to jest w ogóle, co to jest, jak tak spojrzymy, a co to jest. I że ci młodzi nas mogą tyle nauczyć, albo możemy razem się w to wdać. W każdym razie bardzo jestem ciekaw tego następnego wątku, bo tutaj też była mowa o dialogu międzypokoleniowym, no i właśnie jak z twojej perspektywy, bo wiem, że masz dużo fajnych przemyśleń, jak z twojej perspektywy wygląda teraz ten miks pokoleń, prawda? Tym, że obok siebie w pracy, wszystko jedno, czy komunikując się przy pomocy internetu, czy siedząc przy stole, czy pracując w zespołach, będą siedziały osoby z galopujących pokoleń. Państwo tu już wiecie, że w tej chwili to co 10 lat jest nowe pokolenie, to już nie jest tam, tak? Tylko pyli. No i trzeba dialog międzypokoleniowy robić, jakiś dziwny. Kończy mi się prąd w komputerze. To proszę. Mam komputerze. Ja tylko powiem przez ten czas, że co prawda na prelegię nas opuści tuż przed przerwą, a gdzie indziej przerwa, bo my z Jackiem zostajemy i możemy sobie porozmawiać jeszcze, więc będzie czas na pytania. Co prawda nie pana Helbrega będzie odpadał, ale będziemy się mogli debatować, także zapowiadam to od razu. Więc jeśli chodzi o tych milenialsów, prawda, no to trzeba, bo gdzieś tam wellness się przewija, pewna wellness, czy to, co do tej pory w filmach robiono pod tytułem wellness, no to było kupowanie ludziom kart, prawda, wstępu do siłowni czy na baseny, jakieś tam, prawda, inne tego typu usługi. Teraz niestety to wellness, niestety na szczęście to wellness trzeba naprawdę rozszerzyć, nie rezygnując specjalnie z tego, co do tej pory, choć trzeba chyba przenieść akcent właśnie na te potrzeby, o których mówiłem, te wyższe potrzeby związane z samorealizacją i samorozwojem osobistym. To jest w tej chwili, no, to nie ulega w ogóle żadnej dyskusji w tym momencie. Jeśli chcemy zatrudniać takich ludzi, to musimy odpowiedzieć na te potrzeby. Teraz wracając do... Więc właśnie, co odpowiada na takie potrzeby? No tutaj to Jacek już, ja rozumiem, że tutaj była mowa o organizacji turkusowej, tak zwanej
tak, na tym konwersatorium. No i rzeczywiście z tego, co tak w Polsce, prawdę mówiąc, nie ma jeszcze żadnej prawdziwej organizacji turkusowskiej. Są już takie prawdziwe, tak, z książkowe. No to świetnie, ja się bardzo cieszę, ale pewnie niewielkie. No, w każdym razie to bardzo dobra wiadomość. Ja uczestniczyłem, mój zespół uczestniczył w próbie wprowadzenia organizacji turkusowej do bardzo dużej korporacji, właściwie do całego trustu. I to się oczywiście nie powiodło. Nie powiodło się z prostego powodu, no bo ludzie na górze. Ludzie na górze muszą w ogóle zmienić swoją mentalność, żeby móc w ogóle funkcjonować w takiej organizacji i proponować ją ludziom, którzy są przez nich zarządzani. No ale w każdym razie ten model organizacji najlepiej odpowiada na te potrzeby milenialskie, jak się wydaje. Tak? Jeśli chodzi o sposób organizacji pracy, sposób uczestniczenia w pracy, poczucie sprawstwa, poczucie wpływu i tak dalej. I poczucie godności, które związane z wykonywaniem pracy w takiej firmie. Te sprawy się dzieją. Tak? Myślę, że niedługo taką dość dużą falą się staną te zmiany w kierunku turkusowości, szczególnie w mniejszych firmach. Ja mam w zespole jego współpracownika, który stworzył taką firmę w Niemczech, pracuje też w Polsce, Andrzej Jeznach. Pan Jeznach. Jest Andrzej Jeznach? Jest. A jest Andrzej, cześć Andrzej. No to macie tutaj, już się tłumaczyłeś z tego jakoś? Tutaj, w tym gronie? No to już wiecie, że pierwszym etapem tworzenia takiej firmy jest osobista zmiana lidera. Jest taki drugi lider. No to wtedy to się sprawdza to powiedzenie mądry Polak po szkodzie, jak to się mówi. Jest bardzo dobrze, że mądry. Potem się zaczyna budować organizację, która też jest mądra i odpowiada na aktualne potrzeby współczesnych młodych ludzi, którzy już nie chcą pracować tak jak ich rodzice, dziadkowie. Ale nie tylko młodych, bo prawda, ci starzy pracownicy w tych firmach też okazuje się z radością, większość z nich przynajmniej wita taką możliwość. Część nie potrafi się znaleźć, ci, którzy jakoś mają taką ogromne przywiązanie do autorytarnego sposobu bycia zarządzanym, tak, którym tam jest pewien luksus, tak, który polega na tym, że ja nie muszę brać za nic odpowiedzialności. Teraz druga część tego zagadnienia, czyli co robić z tym silver tsunami, tak? Czyli z coraz większą ilością ludzi, jak to się mówi politycznie poprawnie, dojrzałych, tak? którzy będą zasuwać w tych firmach, tak? I oni muszą mieć do tego motywację, muszą mieć do tego siłę, muszą mieć do tego możliwości intelektualne, zachowane, a nawet rozwijać te możliwości nieustannie, tak? I mieć jeszcze taką, prawda, wartość dodaną pod tytułem kreatywność. Tak jak Jacek powiedział, w tej chwili, no, w świecie, który się właśnie dzieje, no, postęp już polega na innowacji, prawda? To jest, albo się robi innowacje, albo się jest wykonawcą cudzych licencji, tak? Więc teraz na szczęście, prawda, coraz więcej ludzi w Polsce, więcej firm myśli o tym, żeby jednak już nie wykonywać cudzych licencji, tylko tworzyć własne licencje i promować innowacyjność. No i teraz jak to zrobić, żeby ci ludzie zachowali te wszystkie kwalifikacje, te wszystkie zdolności, taki potencjał w sytuacji no, takiej, jaka jest. Jak żeśmy, prawda, te dane, które przytoczyłem na początku, one nie wyglądają optymistycznie z tego punktu widzenia. Tak? Bardzo wielu ludzi
Polsce w przedziale 50 plus, czyli 15 lat przed emeryturą, 20% ludzi nie pracuje. Na szczęście, to nawet chyba wspomniałem o tym, ten wskaźnik się poprawia. Tak? Widać, że ci dojrzali jednak biorą się do siebie i mówią, że nie będziemy na głodowych emeryturach przedwczesnych, czy tam wcześniejszych, czy jakichś innych, tylko jak najdłużej w robocie. I to generalnie jest dobry pomysł. Ja to czuję po sobie. Im dłużej w robocie, tym lepiej. Pod warunkiem oczywiście, że ta praca jest spełnia pewne kryteria podstawowe. Tak? To nie jest praca ciężka fizycznie, która uszkadza nam strukturę ciała bardzo mocno. Więc co trzeba robić? No to trzeba właśnie bardzo mocno szkolić tych ludzi w tym, żeby nabywali kwalifikacji, które się nazywają brzydko profesjonalnym serwisowaniem siebie samego. Tak? Ponieważ na ogół to pokolenie sobie kiepsko zdaje sprawę z tego, że przy tej ogromnej presji, w jakiej żyjemy, takiej presji środowiskowej, presji informacyjnej, presji związanej z poziomem bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego i tak dalej, że tu po prostu nie wystarczy żyć na zasadzie, prawda, co mi mama kiedyś powiedziała, albo co usłyszałam od dziadków, tylko że to wymaga ogromnej wiedzy i ogromnej samodyscypliny, która właściwie, którą można porównać do samodyscypliny sportowców, którzy próbują utrzymać się w dobrej formie jak najdłużej. Tak. Właściwie trzeba stosować te same technologie i te same procedury, może nie tak powiedzmy maksymalnej formie, ale nie ma tego ucieczki. Nie? Na pewno być może w konwersatorium padła już informacja o tej książce pana Schwartza i Iloera, Corporate Athletes, to się nazywa Corporate Athlete. To dwa badacze, jeden z nich jest fizjologiem, drugi jest biznesmenem, ale właśnie takim zainteresowanym teorią zarządzania bardzo mocno. I oni zrobili takie badania, ten pan Iloer bodajże, jest fizjologiem sportu i trenerem w różnych sportowych dyscyplinach, odniósł wiele sukcesów. No i oni po prostu postanowili zbadać taką reprezentatywną grupę ludzi pracujących w korporacjach i sprawdzić, jak wygląda ich bilans energetyczny dobowy. Tak? Bilans energetyczny dobowy to jest, bada się w sporcie, często oczywiście u tych sportowców z najwyższej półki, żeby sprawdzić, czy oni są w dobrym procesie treningowym, tak? Czy jednym słowem, czy mają więcej odzyskują niż wydają, tak? Bo w ten sposób się buduje formę, że ten sportowiec musi każdej doby troszeczkę więcej odzyskać niż wydać energii. Tak? No i co się okazało? Okazało się, że ludzie pracujący ciężko w korporacjach, to właśnie ci ludzie, którzy teraz będą tworzyć to tsunami, bo te badania były zrobione chyba z 10 albo 15 lat temu. A oni mają wydatki energetyczne analogiczne do wydatków energetycznych zawodowych sportowców. Oczywiście pojawiło się pytanie, na co ci ludzie wydają tyle energii. No, zawodowy sportowiec, jak wiecie, on ma tak mniej więcej 5-6 godzin treningu codziennie. Tak? I ma dni treningowe lub dni, w których pracuje, w których startuje w zawodach. No ma mniej więcej 320 w roku, tak? Czyli ma 30 dni wolnych i to nigdy w jednym kawałku. Tak ci ludzie pracują, ale dostają za to dobre pieniądze czasami. Ja się w głowie kręci, a człowiek jakie pieniądze zarabiają ci piłkarze, czy jacyś inni specjaliści od sportu. Każdy by chciał, ale to jest ciężka praca. Tak? I zatem też stoi bardzo, bardzo wymagająca
za dyscyplinę, jeśli chodzi o odzyskiwanie energii. Są ogromne wydatki, ale taki sportowiec jest właśnie w luksusowej sytuacji, bo on ma rzeczywiście life-work balance, tak? Wiadomo, kończy trening czy zawody i jego odpowiedzialnością od tego momentu jest odzyskiwanie energii, jest regeneracja. On ma się regenerować. I jak go ktoś zobaczy, jakiś, prawda, trener gdzieś, prawda, na piwie albo na jakiejś balandze, to go wywala z pracy po prostu, ponieważ on łamie podstawową zasadę odpowiedzialności, tak, za swoje kwalifikacje zawodowe. On musi być super fajny cały czas. No więc w ten sposób niestety z pewnym przybliżeniem, może nie, to musi być aż tak posiłkowane, muszą funkcjonować ludzie, którzy się starzeją. To jest po prostu w tej chwili nieuniknione, jeśli chcą efektywnie pracować do 70, powiedzmy, tak. No bo właściwie tak powinna być ustawiona tutaj poprzeczka, no ale jeśli popatrzymy na te wskaźniki, prawda, życia w zdrowiu w Polsce, no, no, tą średnią, no to nie wygląda optymistycznie, tak? A nie wygląda optymistycznie, ponieważ no ja pracuję, że to wyrażę, na tym odcinku od kilkunastu lat i widzę, że no tam wśród tych ludzi brakuje elementarnej wiedzy na temat fizjologii ludzkiego organizmu, ich własnego organizmu, potrzeb tego organizmu, różnych niebezpieczeństw, które się wiążą z takim trybem życia, który jest trybem życia nas wszystkich pewnie w tej sali, czyli głównym elementem tego trybu życia, najbardziej niebezpiecznym, jest przeżywanie stresu na siedząco. Gdybyście Państwo przyszli na mój warsztat, byśmy mogli rozwinąć ten temat, ale nie mamy na to czasu. Generalnie praca nad tymi ludźmi, po to, żeby to silver tsunami się jeszcze do czegokolwiek nadawało i nie grzało stołków w tych open space'ach i łącznie, no to jest ta praca. To musi być bardzo intensywna praca nad stylem życia, nad higieną życia, nad samodyscypliną. I jest mnóstwo wymiarów tego, o czym tutaj mówię. A jednym z takich wymiarów dość powszechnym, bo prawdopodobnie tutaj wiele osób na tej sali też popada w taki stary nawyk, na przykład sposób spędzania urlopu. Otóż sposób spędzania urlopu, ja nie prowadziłem badań na reprezentatywnej grupie, ale ja pytam ludzi bardzo często na tych moich szkoleniach, jak ty spędzasz urlop? No więc są, obowiązują mniej więcej trzy strategie. Nie? Robię 10 tysięcy kilometrów, odwiedzam 5 krajów i 25 muzeów. No i zmieniam hotele, tak, i tak dalej, to jest mój sposób spędzania urlopu i przyjeżdżam wycieńczony, no i w robocie wreszcie mogę wypocząć. Drugi sposób spędzania urlopu jest taki, jadę tam, gdzie jest jakiś ciepły piasek i leżę na tym piachu. Jak mi się zachce pić, to piję piwo. Trzeci sposób spędzania urlopu jest taki, że sport, bez przerwy sport. Tak? Po prostu pierwszego dnia urlopu zjeżdżam czarną trasą, prawda, z największej góry, albo biegnę 20 km po plaży. Tak? No i to się kończy oczywiście natychmiast jakąś poważną kontuzją i urlop jest stracony. Urlop w tej chwili dla ludzi z obszaru silver tsunami powinien być zorganizowany jak precyzyjnie zaprojektowany obóz kondycyjny sportowca. Tak to musi wyglądać. Oczywiście nie chodzi o to, to nie jest pod taką presją, bo nie mamy teraz po urlopie, prawda, zawodów olimpijskich, ale mamy. Naszymi zawodami olimpijskimi jest to, żeby naprawdę w dobrej formie
dożyć przynajmniej do tej 70, tak, bez jakichś chorób układowych ciężkich i wyciągnąć trochę z tego ZUS-u przynajmniej. Taką ambicję trzeba sobie zostawić. To jest nasze wyzwanie największe. A nie umrzeć patriotycznie w momencie przejścia na emeryturę. Więc generalnie no, tego typu kwalifikacji potrzeba przede wszystkim ludziom z tej kategorii. Oczywiście tam są też dodatkowe kwalifikacje, szczególnie z obszaru właśnie inteligencji emocjonalnej, bardzo ważne, bo zarządzanie własnymi emocjami, relacjami z ludźmi. Ponieważ jeśli się tego nie potrafi, to bywa takim źródłem stresu, że się nic więcej nie potrzeba. Więc tak w największym skrócie to jest kierunek pracy z tym pokoleniem, czy z tymi pokoleniami właściwie. Prawie dwa pokolenia to wchodzą. No i na tym bym chciał pomału zakończyć. Jeszcze mamy 15 minut na jakąś rozmowę. Chętnie posłucham Państwa komentarzy i odpowiem na jakieś pytania. Ja zajmuję się trochę tym zagadnieniem. Jestem psychosyntetykiem, my się znamy od lat. Stąd. Teraz sobie przypomniałem. Tak jest. Znamy się z konferencji psychologii transpersonalnej. Już to były dawne czasy, lata, koniec lat 90. Także to, co jest wyjątkowo interesujące i co tutaj już wybrzmiewało, to przede wszystkim to ten pokoleniowy przekaz. Ale chciałam się odnieść do tych silber w tym momencie, ponieważ ja już mam to za sobą i zajmuję się nieustannie moją pasją, tym, co robię. I stąd ja tutaj trochę będę prowokacyjna, ponieważ zajmując się psychosyntezą, to jest psychologia samorealizacji albo psychologia z duszą. Ten duchowy poziom, o którym pan Wojciech mówił, to jest ten poziom właśnie wyższych potrzeb. Ten poziom wyższych potrzeb odzywa się właśnie po 50 roku życia. Ja o tym także piszę, ponieważ ten poziom pozwoli nam bardzo wspaniale wręcz dotrzeć do istoty tego, po co tu jesteśmy. I to jest główny aspekt także szkolenia menadżerów, liderów i tak dalej. To jest także aspekt, który ja widzę od dawna, przygotowywanie młodzieży, a wręcz już dzieci, do harmonijnego rozwoju, ponieważ dzięki temu my będziemy umieli dokonywać wyborów. To jest o woli, a wola jest znakomitą częścią psychosyntezy i to jest narzędzie ja. Czyli w takim aspekcie to jest wyjątkowo ważne, żebyśmy my już wcześniej, przygotowując się do tych przełomów życia, uświadamiali sobie, że mamy sens, mamy misję i to wszystko jest zawarte w nas. To jest ten program na życie, który musimy odczytać. Kolejna sprawa, to wracając do Asadziolego i do Maslowa. Będzie pytanie. Już tylko dołączę ten. Tak, 10 minut. Dobrze, dołączę ten aspekt. Tutaj mamy do czynienia z psychoenergetyką. My, jako to dojrzałe pokolenie, spotykamy młodych, z którymi rozmawiamy jak równy z równym. I to jest właśnie to, o czym powiedziałam, prowokacyjne dla pana Wojciecha, bo pan akurat nie wspomniał o tym, jak pan to widzi w kontekście tego pokoleniowego przekazu. Bo ja mam swoje doświadczenie,
rozmawiania jak równy z równym, a wręcz wyczuwania siebie na poziomie psychoenergetyki. Dziękuję za szczególnie podniesienie znaczenia tego, co jest takim duchowym wymiarem samorealizacji, szczególnie właśnie dochodzącym do głosu u ludzi, którzy po 50, to Jung mówił, że to jest po 40, tak, że do 40 roku życia naszym głównym problemem jest miłość, a po 40 śmierć. Tak. Oczywiście nie śmierć w sensie technicznym, tak, ale właśnie o co chodzi, dlaczego, tak, i co będzie potem i tak dalej. Więc to bardzo ważne, bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o przekaz kulturowy, to ja o tym wspominałem. No, przekaz międzypokoleniowy kulturowy, no, może być albo pozytywny, albo negatywny. Ten negatywny bardzo silnie się pojawił. Tak? No, milenialsi nie chcą żyć tak jak ich rodzice. I to jest ich bardzo dobra okoliczność. Tak? No, rola rodziców nie polega tylko na tym, żeby pokazać, co należy robić, ale też często rodzice pokazują swoim życiem, czego nie należy robić. To jest czasami mocniejszy znacznie przekaz. Zresztą dzieci mają, wolą taki przekaz, tak? Bo potrzebują się zbuntować przeciwko czemuś. Takie naśladowanie idealnych rodziców to jest trochę obciachowe, jak to się mówi. Trzeba się przeciwko czemuś zbuntować. I bardzo dobrze milenialsi się zbuntowali. Natomiast no, w ogóle jeśli chodzi o przekaz międzypokoleniowy, no to jego głównym wehikułem, właściwie jedynym wehikułem jest to, w jaki sposób prezentujemy samych siebie, w jaki sposób starsze pokolenie się zachowuje, w jaki sposób żyje, a nie co postuluje werbalnie, tak, jako właściwą drogę życiową i tak dalej. Mój ulubiony przykład z terapii jest taki, jak to przyszedł do mnie, był od czasu, już od dłuższego czasu był moim klientem, ten mężczyzna w średnim wieku wówczas. No i myśmy się zajmowali jego problemami z dobrym skutkiem, ale któregoś dnia przychodzi do mnie przygnębiony i mówi, no musimy zmienić temat, bo miałem taką rozmowę z synem, że to mi zupełnie rozwaliło. Co się stało, pytam. On mówi, no on przyszedł do mnie z jakąś sprawą, tam chciał wybierać studia czy coś, czy dziewczynę, już nie pamiętam. I pyta, tato, może mi coś doradzisz? No i ja ucieszony, że nareszcie o coś mnie zapytał, nie pytał mnie przez ostatnie parę lat. Pojechałem natychmiast, tak? I opowiedziałem mu mnóstwo, tak? Miałem taki półgodzinny speech. No ale ja się zagadałem, że nie zauważyłem, że już od dłuższego czasu mnie nie słuchał. No więc przerwałem i mówię, synek, dlaczego mnie nie słuchasz? Muszę zadawać mi pytanie. No a synek mi mówi, a dlaczego miałbym cię słuchać? No bo zadałeś mi pytanie. No tak, ale ty mi na pytanie odpowiedziałeś w pierwszych 5 minutach. No ale potem ci też mówiłem o ważnych, różnych sprawach. No chciałem się podzielić swoim doświadczeniem, swoją mądrością życiową, uprzedzić się o różnych sprawach. No a synek mówi, nie, ale to jest jeszcze za mało, żeby mnie cię słuchał. 16-latek, jak mówię. Więc ja po prostu ten klient miał z badania, ale zbadałem, mówię, jak to za mało, to czego? Chcesz, no przecież ja dlatego ci to wszystko mówię, bo cię kocham. To jeszcze też za mało? Za mało. No to pytam tego synka, to czego jeszcze brakuje? I synek mi odpowiada, brakuje tego, żebyś był człowiekiem szczęśliwym. Wtedy byłbyś wiarygodny, co mówisz. Więc jeśli chcemy naprawdę wpływać pozytywnie na nasze dzieci, to musimy być choć trochę szczęśliwi, a nie tylko, prawda, opowiadać, jak życie powinno wyglądać i co powinniśmy robić. Tak? To przykład jest najważniejszy zawsze w przekazie międzypokoleniowym. Proszę Państwa, jedno pytanie. Jeszcze jest czas na jedno pytanie.
Jeżeli nie, jest jedno pytanie, krótkie. Ja chciałem zapytać, nie poruszył wydaje mi się Pan tej sfery, jak w zestawieniu z tą częścią motywacyjną pokolenia młodego wygląda motywacja pokolenia srebrnego. Motywacja pokolenia srebrnego, no to właściwie można by się tutaj zwrócić częściowo do obecnych na sali, ale to jest motywacja głównie chyba, mam nadzieję, no tak, żeby po prostu jak najdłużej utrzymać się w kursie, tak, i żyć, zarabiać pieniądze, które pozwalają miarygodnie żyć i wykonywać pracę, która przydaje się innym ludziom i światu. To nic więcej tam nie musi być. Prawdopodobnie tam jest też sporo takiej motywacji typu dobra robota, wykonywać dobrze to, co robię, tak? Być szczęśliwym dla swoich dzieci, o tym Pan powiedział. No tak, tak, no. Nie no, już w którymś momencie, jak już jest silber tsunami, to te dzieci już i tak, żeśmy je popsuli wcześniej, tak? Znaczy, na starość już niewiele można poprawić. Okej. No to chyba wszystko, to mogę już iść. Thank you.